30 czerwca 2015 roku. Jesteśmy na Placu Solidarności w centrum miasta. Zostałam zaproszona przez Solidarną Polskę na spotkanie, więc się na nie udaję. Proszę bardzo, zarząd to Region Dolny Śląsk, Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Solidarność, którego wiele Polaków przeklina, szczególnie właśnie 50+, tej generacji, która walczyła o obalenie komuny. I to, co Państwu chciałam pokazać, to jest narożnik, którego ulicy i imienia dorobił się Bart Solidarności, redaktor Radia Wolna Europa, Żyd, Jacek Kaczmarski. Ja osobiście za późno dowiedziałam się, że on jest Żydem, bo mając 20 lat nie byłam w stanie się zorientować. Taką to ulicę dostał, na końcu śmietnik. Moim zdaniem nie zasłużył na nic więcej. I taką to figurkę. Bo, proszę Państwa, jak ja się w 85 znalazłam w Monachium, na Banicji, napotkałam tego osobnika i on chciał wysłać mnie do polskiego burdelu w Hamburgu. Taką dla mnie rolę widział Bart Solidarności, Jacek Kaczmarski. No pochybel tym Żydom.